Jesteś zadowolona ze swojej roli w Chyłce? Ja myślę, że to był niesamowity czas w ogóle, bo zderzenie Anki z Angeliką, jeżeli widziałeś to, to wiesz, jaki to jest rozstrzał, to była taka lekka aktorska schizofrenia i takie wyzwanie, no ho, ho. Ale to jest chyba właśnie miąższ tego zawodu. Tak jest. Tak jest i to mi się wydarzyło i myślę, że zadania, które sobie postawiłam, jeżeli chodzi o Ankę i o Angelikę, mogę uznać za odhaczone. No dobrze, ale a ty się spotkałaś często, tak już tytułem końca, bo mnie to ciekawi. Ty się spotkałaś parę razy albo w ogóle z takim stwierdzeniem, że ty masz silniejszą osobowość jako aktorka, jako człowiek niż twój mąż? Silniejszą osobowość? Tak, że jesteś bardziej wyrazista, silna, zdeterminowana. Nie. Myślę, że jesteśmy tak różni, że niektórzy mogą to tak postrzegać, ale tak naprawdę nie sądzę, żebyśmy byli razem, gdyby on był słabszy. Czyli powiedziałaś mi, tak jest, tak jak powiedziałeś, ale nie mogę tego potwierdzić. Nie, po prostu Piotrek jest kompletnie inaczej skonstruowanym człowiekiem. Aha. Przecież siedział tutaj. No był ja, mnie, tak. Świetnie to wam wyszło w ogóle, no, ta dlatego, rozmowa. Że ja prowadziłem tę rozmowę. Nie sądzę. Nie sądzę. Ty jesteś oczywiście świetny, ale od rozmówcy też coś zależy. Naprawdę? Aha. Kuźwa, to dobrze. 18 lat tu przychodzę, się tego dowiedziałem. Kasia. Różnica między mną a Piotrkiem jest taka, że on jest, jeżeli chodzi o aktorstwo, tak? Tak. Jest taka, że ja jestem osobą bardzo kalkulującą, przygotowaną i taką troszkę bardziej rozbudzoną intelektualnie. Piotrek jest intuicjonistą. I myślę, że jeszcze nie pokazał... Ale na przykład jak ty dostałaś rolę w Chyłce, to wiem, że powiedziałaś, że chcesz, żeby też on grał, bo on nie ma nic do roboty. Ja nie wiem, czy to nie było odwrotnie.